Samsung podobno rozważa poważną zmianę w produkcji swoich układów Exynos. Plotki sugerują, że ten technologiczny gigant może nawiązać współpracę z rywalem, firmą Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) w celu produkcji przyszłych procesorów Exynos. Ten potencjalny krok ma miejsce w czasie, gdy Samsung stara się sprostać wyzwaniom związanym z własną fabryką, która pozostaje w tyle za TSMC pod względem jakości produkcji. Historycznie rzecz biorąc, układy Exynos borykały się z problemami takimi jak throttling wydajności, wysokie zużycie energii i słaba wydajność modemu komórkowego. Chociaż Samsung poczynił postępy w ostatnich latach, szczególnie w przypadku Exynos 2400, firma nadal mierzy się z ostrą konkurencją ze strony Apple, MediaTek i Qualcomm. Wykorzystując zaawansowaną technologię produkcji TSMC, Samsung mógłby potencjalnie pokonać kluczowe przeszkody w wydajności i dostarczyć układy Exynos o znacznie lepszej efektywności energetycznej i zredukowanych problemach z throttlingiem. Ten strategiczny ruch może być przełomowy dla działu mobilnego Samsunga, pozwalając mu skuteczniej konkurować na rynku smartfonów z wysoką stawką.